Serdecznie podziękować projektantowi, który za chwilę, mam nadzieję, zabierze głos. Wykonawcy, który dzielnie pracował i wykonał zadanie perfekt. I wszystkim mieszkańcom, że stworzyli aurę przyjaźni i akceptacji dla tego projektu. Brawo. Witamy projektanta. Dziękuję bardzo panu prezydencie. Dziękuję. Witam wszystkich tutaj też w imieniu tych wszystkich, którzy pracowali nad koncepcją zagospodarowania Mynówki. Pamiętam też początki z panem prezydentem jako wojewodą, który też właśnie wtedy jak przewodził komitetowi przeciwpowodziowemu i właśnie zdecydowali z tym komitetem, że należy zamknąć tą Mynówkę zgodnie z koncepcją, której byłem współautorem. I mamy dzięki temu ten dzień. Ja się cieszę też bardzo na to, że wszyscy będą mogli korzystać z tej pięknej krainy, mam nadzieję, też i radości w centrum Opola. Dziękuję. Nożyczki już są, drodzy Państwo. No i teraz oficjalnie przecięcie. Bardzo zapraszamy Pana Młodą, tak jest. Pana Młoda trzyma Pana Prezydenta pod rękę. I w tej chwili następuje oficjalnie przecięcie wstęgi. I drodzy Państwo, możecie już oficjalnie spacerować po bulwarze Mynówka. Powolutku, powolutku. Po kawałeczku. Może jeszcze jakiś... Może ktoś jeszcze to spróbować? O, jest mieszkanka Opola, drodzy Państwo, i za chwilkę. Brawo. I brawo, wielkie brawo, drodzy Państwo, wielkie brawa, czyli nasz kanał Mynówka, a raczej bulwar Mynówka, otwarty. Dziękuję serdecznie panu prezydentowi Opola, Ryszardowi Zębaczyńskiemu. Panna Młoda tańczy z panem prezydentem. Pierwszy taniec, zapraszam wszystkich Państwa również do tańca przy tym wspaniałym utworze Louisa Armstronga. No proszę bardzo, jak wspaniale im wychodzi, drodzy Państwo. No i wielkie brawa dla tej wspaniałej pary. Wielkie, wielkie brawa, drodzy Państwo. Dziękujemy serdecznie za ten bulwar. Face to face in secret places, feel the chill. Państwo, jeszcze mamy nagrody. Zapraszamy.
można było cokolwiek zobaczyć. Po jednej stronie będzie stało. Mylówki. Wszystkie pany na mylówkę. Ale dopiero po 14 nie wstrzymałem się państwo jeszcze, bo już zabieracie mi balony. Tam po drugiej stronie widzę, jak zabieram mi balony. Ja mówię, że po 14. Ale... Na całej wysokości długości wybrała mylówka. Stoją makiety, a tylko możecie państwo sobie zrobić. Miasta Opola, bardziej niż ktokolwiek inny, to z powodzeniem od 3 lat organizowane są warsztaty dla dzieci z animacji poklatkowej, które noszą nazwę Opolskie Lamki. I już w kwietniu kolejna edycja, więc bardzo proszę śledzić uważnie, jeżeli ktoś chciałby zrobić swój film, a ma powyżej 6 roku życia.